Już 13 października miejscowość Pstrągowa stanie się kulinarną stolicą Podkarpacia ze sprawą 9. Podkarpackiego Festiwalu Szarlotki. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga miłośników wypieków z całego regionu, oferując nie tylko zaciętą rywalizację o tytuł mistrza szarlotki, ale także mnóstwo atrakcji dla każdego. Podkarpacki Festiwal Szarlotki to coroczne święto jabłkowego ciasta, które od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród profesjonalnych cukierników, jak i amatorów pieczenia. Centralnym punktem festiwalu będzie konkurs o tytuł podkarpackiego mistrza szarlotki. Jeżeli chodzi o sam konkurs, jak on wygląda, jak on przebiega, no to tutaj uczestnik, który bierze udział, musi przygotować ciasto z jabłkami, które no, nawiązuje do tradycji lub jest inną wariacją jakiejś, powiedzmy, no, szarlotki czy tego ciasta jabłkowego. I komisja w składzie 4-5-osobowym będzie po prostu wybierała na najlepszą podkarpacką szarlotkę roku 2024. Zwycięzca, którego szarlotka zostanie uznana za najsmaczniejszą, oprócz atrakcyjnych nagród, może liczyć na to, że jego wypiek przez cały rok będzie serwowany w naszej restauracji, mówi Dawid Gontarski z siedliska Janczar w Pstrągowej. Ale festiwal to nie tylko rywalizacja. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, który zapewni rozrywkę dla całych rodzin. Mamy przygotowane fajne zaplecze dodatkowych występów artystycznych. W tym roku mamy grupę, zespół dziecięcy Promyczki Dobra. To jest zespół, który na co dzień, że tak powiem, działa sobie w Nowym Sączu, więc zachęcam, będą dadzą piękny koncert piosenek nie tylko dziecięcych, ale również mają duży dorobek własnych utworów, które wykonują. Oprócz tego oczywiście nie może zabraknąć akcentów tu naszych z naszego powiatu, czyli Kapela Rochy oraz zespół taneczno-hip-hopowy Zwiercan, który też, że tak powiem, wykona parę fajnych tańców. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 13 października o godzinie 12. Całym wydarzeniem czuwa województwo podkarpackie. Jest partnerem tego wydarzenia Podkarpackie Przestrzeń Otwarta wraz z marszałkiem województwa podkarpackiego. Organizatorzy zapraszają wszystkich smakoszy i miłośników dobrej zabawy do wspólnego świętowania w Pstrągowej.